Serdecznie wszystkich witam na świetlickich obchodach Dnia Godności. Proszę o zabranie głosu przez panią dyrektor Danutę Fitz. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej wiąże się i chcemy to kontynuować przez naszą placówkę, taką uroczystość. Wiąże się to z Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jest to święto, które w Europie kultywowane jest dnia 5 maja. A wiemy, że maj jest takim obfitym miesiącem, dzieje się tyle różnych uroczystości i cieszę się, że my dołączyliśmy do tej inicjatywy i przez naszą placówkę chcemy tutaj pokazywać osoby niepełnosprawne. Chciałabym przeczytać taki cytat. Wszystkie dzieci są wyjątkowe i wartościowe. A dzieci niepełnosprawne mają szczególną umiejętność pomagania innym w rozwijaniu takich cech jak życzliwość, umiejętność współpracy i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Myślę, że to jest taka myśl, która przyświetla nam, pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wszystkim nauczycielom, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi. Chcemy poprzez taką uroczystość, przez taką imprezę jak ta dzisiaj, pokazać możliwości dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Chcemy, aby wszyscy, którzy tutaj przychodzą, od najmłodszych lat poznawali te dzieci, poznawali ich możliwości, abyśmy też wzajemnie, później w starszym wieku szkolnym, gimnazjalnym, dorosłym, byli wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak również na potrzeby wszystkich osób niepełnosprawnych, bo te osoby zdarzają są wśród nas, żyją obok nas i czasami nie zwracamy na to uwagi, a przez taką imprezę jak ta dzisiaj chcemy wszystkich nas uwrażliwić, nie tylko tych, którzy pracują, ale tych, którzy być może mają obok w sąsiedztwie, a może dalej, a może bliżej. Dzisiaj chcemy pokazać, jak te dzieci potrafią się bawić i jak wszyscy też potrafimy się bawić. W tym zakresie jesteśmy tutaj wszyscy tacy sami. Wszystko robimy podobnie, tylko jedni wolniej, drudzy szybciej, dłużej, krócej, ale robimy tak samo. Tak samo się bawimy, tak samo się cieszymy, tak samo płaczemy i radujemy się ze wspólnego spotkania. W tym pięknym miesiącu maju jest taki wyjątkowy dzień, dzień dzisiejszy, szósty już z kolei dzień ludzi godności osób niepełnosprawnych. Ja to nazywam Dniem Radości, bo jak widzę, że są wszyscy przedstawiciele szkół i jedynki, i dwójki, i trójki, i uczniowie z technikum, to proszę popatrzeć, i dzieci, i młodzież świdwińskich szkół przyjęła zaproszenie od pani dyrektor, od grona na dzisiejsze spotkanie. I niech tak będzie, niech to będzie Dzień Radości, pięknych prezentacji, wspólnej zabawy. I cały czas pamiętajmy o tym, co mówił ksiądz Darek w trakcie dzisiejszej mszy. Abyśmy się wszyscy kochali, szanowali i lubili. Wszystkiego dobrego. Zapraszam teraz Państwa do uczestnictwa i cieszenia się wspólnym spotkaniem i obejrzenia prezentacji artystycznych przygotowanych przez zespoły, które zaangażowały się w dzisiejszą uroczystość. Jako pierwsi wystąpią uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławogorzu z programem pod tytułem Parada Bajek. Program przygotowały pani Anna Stolarska i pani Ewa Mikołajczyk. Spać nie mogę, źle mi w łóżku. Księżyc prosto w oczy świeci. Gdyby przyszła dobra wróżka, która bajki prawi dzieciom.
Dobrze, chłopcze, moja wnuczka jest to wnuczka, co haftuje złotą nitką, zoły na poduszce. Przyjdź tu, Barko, przyjdź, kochana, przyjdź z obudką i z książeczką, poprzykowi haftowaną, tuż pod głowę poduszeczkę. Kto mnie wołał i do kogo przyszło zaklętego koła? Siadaj już koło łóżka i bajeczkę nam poczyniła. Baj mi bajki, stary baju, ja tak bardzo lubię bajki. Niech mi na skrzypeczkach grają niewidzialne duszki grajki. Oto ten chłopczyk, co cię właśnie kocha, co cię wzywa. Może mu opowiedz właśnie, wyczałujesz już mędziwa. Tę poduszkę haftowaną przyjmą ode mnie chłopcze w darze. Teraz świat zatorowany twoim oczom się ukaże. Idę do chorej babuni, jestem czerwony kapturek. Z wilkiem spotkałam się po drodze, wygląda łagodnie jak burek. Kwiatki doradzał mi zbierać po drodze, później wilk poszedł do babci, a ja się trochę spóźniłam. Ale zdaje się niestety, żeśmy z tobą zabłądzili. Widzę dom na końcu abscesa. Nie patrz jasno, nie patrz jasno, jakoś damy sobie radę. Co ja tu widzę? Tuż cię ptaszki, ładna heca. Będę miała smaczny obiad. Zaraz was do pieca wsadzę. Baba Jaga, uciekajmy! Stójcie, żartowałam. Ja na ciastka chcę was zaprosić. Uwierz jej, święci śmiech.
źle być biedną sierotą, źle być biednym kopciuszkiem. Cały dzień przy robocie, bolą ręce i nóżki. Nikt się o mnie nie troszczy, nikt kopciuszka nie kocha. Biją siostry niedobre i niedobra macocha. Szukam prześlicznej księżniczki w ubrane piękne szaty, która ze złote czyliczki pobiła mnie na balu. Zmierz się na swoją nogę. Co panu przyszło do głowy? Jestem wszak tylko kopciuszkiem. Pasuje, będziesz królową. Bo to ma własne kłopota, ty jest całą gębą panu. Wszystko robią, chwyta wody, co za chodą, pod nas prawo. Wszystko robią, chwyta wody, co za chodą. Nie jestem potrzebny, nie tylko na spoty. Ja to bardzo zaklasa, która buta sobie hasa. Zapraszam panią Anię i panią Ewę. Na razie dziękuję! Pani Aniu. Pa, pa. Dziękuję pani Anie Stolarskiej i pani Ewie Mikołajczyk za przygotowanie prezentacji artystycznej. A jeśli nie znajdziesz rzeczy tej jedynej, tej, która czeka na ciebie w ukryciu, do której zmierzasz, o którą
Czy wówczas pobiegniesz na oślep w marzeniach, do których kluczem będą twoje myśli i przez bolesne rozdarte wspomnienia nadzieje. Zaufaj sercu, przez nie patrz na drogę i z jego dna zaczerpnij miłości. Ludzie nie widzą duszy twej ogrodu, skazani są na grzech realności. Jeśli nie znajdziesz rzeczy tej jedynej, tej, która czeka na ciebie w ukryciu, do której zmierzasz, o którą walczysz, co wtedy zmienisz w swoim życiu? Tę rzecz najcenniejszą, by w oczach twych stać się tym najważniejszym. Powiedz, czy to zmieni duszy twej poemat, czy marzeniem twym będę wciąż największym. A jeśli nie znasz rzeczy tej jedynej, tej, która czeka na ciebie w ukryciu, do której zmierzasz, o którą walczysz, co wtedy zmienisz w swoim życiu. Znajdziesz rzeczy tej jedynej, tej, która czeka na ciebie w ukryciu, do której zmierzasz, o którą walczysz, co wtedy zmienisz w swoim życiu, co wtedy zmienisz w swoim. Witam wszystkich na tej sali i o ciszę bardzo proszę. Pokażę przedstawienie, zaraz na nie was zaproszę. Sztuka będzie o nas samych, dzieciach miłych, grzecznych, mądrych, pracowitych, bardzo pilnych, roześmianych i rozsądnych. Zalet mamy bardzo wiele. O owadach nie mówimy, choć z okazji tego święta raz wyjątek uczynimy. Na początek, moi złodzie, proszę do pokoju cioci. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłem? List, proszę, cioci? List? Wrzuciłem, ciociu, miłaku. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta... No, taka tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i łódź, i to ulica ją mają. I pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwedeją, a jak wrócałem list do skrzynki, to przychodził tatuś ratunki. Jeden oficer też wrzucał, wysoki, wysoki.
taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. Jechała taksówka, trąbił autobus. Szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci nie dałam żadnego listu do wrzucenia.